W 2017 roku interweniowaliśmy 733 razy na terenie Świętochłowic. Na tą liczbę składało się 238 pożarów, 447 miejscowych zagrożeń oraz 48 alarmów fałszywych. Dodatkowo nasze zastępy z tutejszej jednostki ratowniczo-gaśniczej 65 razy pomagały na terenie powiatów ościennych. Kilkaset pożarów w ciągu 2017 roku. Jakie były główne przyczyny tych zdarzeń? 25% wszystkich pożarów, które miały miejsce na terenie Świętochłowic, to pożary w budynkach mieszkalnych. Najczęstszą ich przyczyną była nieostrożność osób dorosłych przy posługiwaniu się ogniem otwartym. Mówię tutaj o pozostawieniu potraw na kuchenkach gazowych, a także nieostrożności przy wybieraniu żaru z pieców lub generalnie obsługiwaniu urządzeń grzewczych. W 12 przypadkach odnotowaliśmy podpalenia. Podpalenia dotyczyły głównie pomieszczeń piwnicy, a także obiektów pozostawionych na drogach komunikacji ogólnej. Chciałbym tutaj zwrócić szczególną uwagę, że przepisy przeciwpożarowe mówią o tym, że drogi ewakuacyjne powinny być pozbawione wszelkich obiektów, które zarówno ograniczają szerokość przejścia ewakuacyjnego, a także materiałów palnych, które mogą być przyczyną pożaru i zadymienia, które może odcinać jedyną drogę ewakuacji. Do istotnych przyczyn pożarów możemy jeszcze zaliczyć pożary sadzy. Takich zdarzeń odnotowaliśmy w 2017 roku 16. Przyczyną tego najczęściej jest brak czyszczenia przewodów kominowych w budynkach, a także użytkowanie niewłaściwego opału w piecach. Jeśli chodzi o instalacje elektryczne, czy one również były przyczyną, powodem pożarów? Tak, w 2017 roku doszło do 5 pożarów, których przyczyną było zwarcie lub przeciążenie instalacji elektrycznej. Co mieszkańcy Świętochłowic powinni robić? O czym pamiętać, by w roku 2018 takich pożarów w budynkach mieszkalnych, w domach, w naszych mieszkaniach było mniej, a najlepiej gdyby ich wcale nie było? Przede wszystkim powinniśmy pamiętać o tym, że przy posługiwaniu się ogniem otwartym powinniśmy skupić całą naszą uwagę na tym, co dokładnie robimy. W przypadku urządzeń grzewczych często zapominamy o tym, że zostało coś pozostawione na kuchence, co w konsekwencji jest przyczyną pożaru. Tlenek węgla to też spore zagrożenie, jeśli chodzi o obiekty mieszkalne. Czy w roku 2017 to był spory problem? Czy świętochłowiccy strażacy często interweniowali w sytuacji właśnie ulatniania się tlenku węgla? Zgadza się. W 2017 roku odnotowaliśmy takich zdarzeń 28. Jest to wynik bardzo porównywalny z rokiem poprzednim, gdzie w 2016 roku doszło do 29 takich zdarzeń. W 2017 roku w wyniku zdarzeń związanych z tlenkiem węgla 17 osób, w tym aż 9 dzieci, zostało zatrutych tym gazem. 16 osób ogółem musiało zostać zabranych do szpitala celem przebadania przez lekarzy, aby upewnić się, że ich zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Chciałbym jeszcze dodać jedną rzecz przy okazji. Pomimo dużej liczby zdarzeń, aż w 11 przypadkach o zagrożeniu poinformowały czujki tlenku węgla. To jest wynik o wiele lepszy niż w roku poprzednim, wobec czego zachęcam do zakupu takich czujek, z uwagi na to, że one odpowiednio szybko informują nas o zagrożeniu. Chciałbym jeszcze dodać, że w 2017 roku nie odnotowaliśmy ofiar śmiertelnych związanych z tlenkiem węgla. Czujnik tlenku węgla to podstawa. W jaki jeszcze inny sposób możemy się chronić przed zdarzeniami związanymi z ulatnianiem się tlenku węgla? Przede wszystkim powinniśmy pamiętać o tym, aby nasze mieszkania były odpowiednio wentylowane, aby nasze urządzenia grzewcze były zawsze odpowiednio zakonserwowane, aby piece i przewody kominowe były wyczyszczone. Dzięki temu unikniemy wytwarzania się tlenku węgla w naszych mieszkaniach. Czujka tlenku węgla informuje nas tylko o zagrożeniu, ale nie wpływa na jego przyczynę. Pożary to jedna grupa zdarzeń, w jakich strażacy w 2017 roku interweniowali. Jakie są inne przyczyny waszych wyjazdów? W 2017 roku z uwagi na silne wiatry interweniowaliśmy 86 razy na terenie naszego miasta. Kolejną bardzo istotną grupą zdarzeń są wypadki komunikacyjne. Tego typu zdarzeń w 2017 roku było 76 i aż 25 z nich miało miejsce na drogowej trasie średnicowej. Główną przyczyną tych zdarzeń jest po prostu niezachowanie bezpieczeństwa podczas ruchu naszych pojazdów. W 2017 roku odnotowaliśmy również zdarzenia związane z zasłabnięciem kierowców za kierownicą, a także wtargnięciem zwierzęcia, jakim był lis, na jezdnię, po której poruszał się samochód.
Na czym polegają interwencje straży pożarnej, jeśli chodzi o wypadki komunikacyjne? W jaki sposób musicie udzielać pomocy? Przede wszystkim musimy zabezpieczyć miejsce zdarzenia tak, aby nie dochodziło do kolejnych wypadków. Szczególnie dotyczy to drogowej trasy średnicowej, gdzie samochody poruszają się niezmiernie szybko. Nasze działania polegają w zależności od tego, jaki charakter ma zdarzenie. Musimy często wycinać osoby z zakleszczonych samochodów, udzielać im kwalifikowanej pierwszej pomocy, a oprócz tego musimy usuwać pozostałości, które zalegają na jezdni w wyniku tych wypadków. Kilkaset wyjazdów, kilkaset interwencji strażaków na terenie Świętochłowic. Ile osób w tych różnych zdarzeniach było poszkodowanych? Ile osób ucierpiało? W 2017 roku odnotowaliśmy 110 osób rannych. Prawie połowa z nich to były osoby ranne w wypadkach drogowych. 50 osób i troje dzieci ucierpiało w wyniku kolizji lub wypadków. Aż 40 z nich musiało zostać zabranych do szpitala. Pozostałe osoby poszkodowane to 17 w wyniku zatruciu tlenkiem węgla, a także znaczną grupę osób poszkodowanych w wyniku pożarów to było 13 osób. Jedna osoba w wyniku pożaru została poparzona, 12 pozostałych zostało zabranych do szpitala z uwagi na podejrzenie zatrucia dymami pożarowymi. Trzy ofiary śmiertelne, które odnotowaliśmy w roku 2017, to jedna osoba, która popełniła samobójstwo, jedna osoba, która zasłabła podczas prowadzenia samochodem i pomimo udzielonej reanimacji zmarła, oraz jedna osoba, która zasłabła w mieszkaniu, gdzie straż pożarna była zadysponowana do udzielenia jej kwalifikowanej pierwszej pomocy. Pomimo tego, że strażacy i zespół ratownictwa medycznego tej pomocy jej udzielili, niestety ta osoba również zmarła. Natomiast chciałem dodać, że w 2017 roku nie odnotowaliśmy ofiar śmiertelnych w pożarach, w wypadkach komunikacji miejskiej, jak również w przypadku zatrucia tlenkiem węgla. By nie dodawać pracy świętochłowickim strażakom, mieszkańcy powinni również pamiętać o tym, by nie wypalać traw, bo do tych zdarzeń równie często wyjeżdżacie. W 2017 roku dochodziło do 43 pożarów traw oraz około 80 pożarów wysypisk i śmietników. Szczególnie te drugie zdarzenia są istotne z uwagi na pogorszający się stan naszego powietrza w województwie śląskim. Jeżeli chodzi o pożary traw, najczęstszą przyczyną jest podpalenie przez człowieka. Jeżeli chodzi o pożary dzikich wysypisk i śmietników również, natomiast w okresie zimowym i grzewczym pamiętajmy o tym, aby gorących popiołów nie wysypywać do śmieci, gdyż one również powodują to, że te śmieci mogą się zapalić.